Najbardziej w byciu wokalistką lubię to, że mogę się dzielić tym, co kocham, z moimi fanami. Ja nie zawsze chciałam śpiewać i moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się bardzo nietypowo, bo na obozie judo, jak miałam 8 lat, to pojechałam na obóz judo z moim klubem sportowym. No i tam było karaoke, zaśpiewałam piosenkę My Cyganie i jakoś wszystkim się to tak spodobało, wszyscy zaczęli do mnie podchodzić i mówić, że mam fajny głos. No i tak jakoś w to uwierzyłam. Jak wróciłam do domu, to opowiedziałam to wszystko mojej mamie i postanowiłyśmy, że spróbuję swoich sił na zajęciach w Jasielskim Domu Kultury i tak to się zaczęło. Jeśli chodzi o hejt, to po prostu to po mnie spływa, bo uważam, że nie należy się przejmować bezsensownymi rzeczami. Ja rozumiem, że nie wszystkim musi się podobać to, co tworzę, moja muzyka, ale no... Ja lubię, czasami nawet to jest, myślę, dobre dla człowieka, jak przeczytam na przykład taki komentarz, który jest w stylu konstruktywnej krytyki. No czasami to nawet tak motywuje, ale jeśli chodzi o hejt, to nie warto się tym przejmować. Ale wcześniej nigdy nie pomyślałam, że będę śpiewać. Wiadomo, tam były jakieś występy w przedszkolu, no tak jak każdy, ale nigdy nie pomyślałam, że kiedyś mogłabym związać z tym przyszłość.